Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hearthstone'a na Eneju. I zobaczcie, jak się wszystko fajnie poukładało. Zadania na Paladyna, otworzyłem sobie arenkę, a tu co? Uther! Więc wybieramy Uthera, nie mamy wyjścia, musimy zrobić dwa zadanka, to będzie na następną arenkę. No ja pierdolę, rar. To na Paladynie jak w ogóle masakra. Ciekawe, czy boska łaska to na arenie. Rzadko kiedy się uda, że ktoś nazbiera jakieś karty, żeby z tego wyciągnąć jakieś value. Weźmy tą mistyczkę. O mój Boże. Ty, chociaż te dwa winy będą. Znachor beznadziejny, wilk morski beznadziejny, święta próba beznadziejny, sekret. Weźmy tego znachora, może spróbujmy to jakoś wytradować. Może podleczy jakąś kreaturę po tradzie, zobaczymy. Kurczak, smokowiec, mind control tech. Oko za oko, masakra. Pani jeziora, wichajmistrz, weźmy tą panią jeziora, może ona chwilę postoi na stole. Okej, okay, już jest trochę lepiej. To jest całkiem niezłe na arenie. Może statystyki nie powalają, ale zawsze jakieś tam coś podleczy. Żadnej broni na razie nie mam. To może pomóc w jakimś trejdzie. Okej, okay, zaczyna być trochę lepiej w końcu. Weźmy mechanicznego Yetiego. Keeper of Ludaman jest konieczna tutaj. Czy mam jakiegoś mecha? Mam mechanicznego Yetiego. Zaryzykować z tym gorylobotem. Zaryzykujmy, są szanse, że jeszcze jakiś mech dojdzie, na przykład Micro Machine. Dziki Piromanta nie jest za dobry u Paladyna. Po pierwsze, nie mam speli, po drugie, ma negatywną synergię z Hero Power, bo je zabija. Sabotażysta. Taki sobie. On nie jest tragiczny. No, możemy takiego maga na przykład na jedną kolejkę zamknąć Hero Power czy Huntera. Ale ja chyba wezmę tego Kiełzara, bo 5-5 na 5 staty są mniej więcej, tam powiedzmy ok. Więc weźmy go, szanse na wyleczenie ma prawie żadne. Kolejny rar, strasznie dużo rarów mamy, szkoda, że wszystkie są do dupy. Nie może atakować, hahaha. Nie mam żadnego taunt givera, żeby to mu dać jakiegoś taunta. Nie mam sowy, nie mam nic, więc nie wiem po co to. Może to jakieś value wyciągnie, zobaczymy. Okej, okay. Tu się zastanówmy. Daj plus 3 do ataku oraz boską tarczę, to jest okej. Okay. To jest nawet też okej. Okay. I ten drone też jest okej, okay, bo często się uda dobrać dwie karty za powiedzmy 3, bądź nawet w wielu przypadkach za 2 many. No i tu już mam pierwszy problem. Doboru nie mam żadnego. Z early game'u mam jakieś tam powiedzmy prawie nic. Ale ta pieczęć mistrzów też nie jest taka zła i mogę żałować tego, ale niech będzie. Bestie dla Paladyna są średniawe. Giermek Argentu jest niezłym early game'em, ale weźmy to, mamy mało. Champion to nie ma tu żadnej dyskusji innej. Idziemy w kolejnego mecha. Prawo światłości na arenie. No to jest... Ta fruwająca maszyna i ten stróż z Moguszanu, to ja tego nie lubię. Prawo światłości na arenie. Mam jeden True Silver, nie mam werbunku. Tych kart się nie powinno generalnie brać, ale... Załóżmy taką sytuację, że gramy na Paladyna. Mamy wtedy za jeden many kasację. Jego czterech Hero Powerów. No jest tak beznadziejny draw, że już druga kiperka, weźmy ją. Nie ma żadnego Murloc rycerza, nie ma nic. Weźmy zasypywanie stołu. Jest werbunek, to musimy go wziąć. Smoków nie mam. To jest takie sobie, weźmy coś pod late game. Trzecia kiperka, chętnie. Dark królów chętnie.
Majtek, mam jakąś broń, więc ma szansę, ale pomsta jest bardzo dobrym sekretem. Jednym z niewielu sekretów, które ma szansę grania. O, jak ta nasza mana wygląda? Mana kurwa. Znaczy mana kurwę. 6, 5. Co my mamy na early game w ogóle? Nic. Broń, pomstę, znachora, nic. W zasadzie na pierwsze tury nie mamy nic. Mamy trochę czwórek dobrych. Problem z drołem. Super jakiejś agresji nie będziemy przejawiać, więc weźmy tego sprzedawcę przekąsek. Następna kiperka, bardzo chętnie. Jest jakiś early game, weźmiemy. Wichaj mistrza, mamy trochę mechów. I ostatnia karta do wyboru. Smoków nie mam. Chyba. Jak to jest, że jak gram na paladynów, to mają po trzech murlok rycerzy, a tutaj, zobaczcie, ani równości, ani konsekracji. No mam te kiperki od Uldaman. Nie wiem, kurwa, jakiś, to jest jakiś pech, normalnie pech. Co jest fajnego? No pomsta, lansierka, wichaj, mistrz. Powiedzmy, że może nawet uda się tutaj stół, bo jak stracę stół, to już nie mam czym go odzyskać. Naprawdę nie mam konserwy, nie mam równości. Nie mam nic. Z drołu mamy w zasadzie tylko uroczyste czuwanie i grobowego pająka i dwa goryloboty. No okej. Oprócz tego, że nie mamy ani jednego murlok rycerza i konserwy, równości, niczego, żadnych speli obszarowych. Mamy jeden true silver. A czekajcie. Ojojoj. Bo musimy tutaj sobie zrobić import Bromarena. Muszę chronić dzikie ostępy. Okay. Będę walczyć z honorem. Nie jestem, zapomniałem zaimportować. Ta mistyczka na druida się nie przyda zdecydowanie. I co tam za jeden lecisz, chłopie? Kruczy symbol. No, pięknie. Pięknie. Mogę naprawić wszystko. Zostawmy na razie tak. Nie chcę coinować znachora. W następnej turze mogę zagrać znachora i pomstę, jeżeli uda mi się, że przeżyje mój Wajhaj mistrz. Ewentualnie zatrzymany, co mogę? Hero Power i pomsta. Szkoda trochę tego znachora. Ale znachor będzie mógł wytrejdować później tą panterkę. Zróbmy to tak. Nie jestem do końca przekonany, ale nie mam żadnej trójki, więc coina chcę zostawić na następną turę. Okej, czekasz sobie. Pożo. To mi to pasuje. Nikt nie pozna naszych tajemnic. To mi to pasuje, jedziemy dalej. Mam czwóreczkę, następną panią jeziora albo bestię, mam piąteczkę. Mam awangę. Oj. To boli. Ale zobaczymy, gdzie usiądzie awangę. Najlepiej by było gdzieś tu może? Tu. No okej. Okay. No i teraz on się zastanawia, czy wytradować tutaj. No zastanawiaj się, przyjacielu. Nie tradujesz, tak? Maskę!
Zagramy panią jeziora, bo nie chcę tu dać darmowego trade'u. Pająk byłby ok, ale za łatwo się 3-1 trade'uje. Tu mamy dwóch stronników, których nie będzie miało łatwo do zabicia. Więc jeszcze nie wychodzi. Ciekawe, co on chce tym zrobić. Nie w mym domu. Czy my mamy powód, żeby to tradeować? Nie w mym domu. Wystawiamy się na swipe'a, nie. Czekam na rozkazy. Wytraduję, bo zawsze to lepiej. Nie mam żadnej obszarówki, więc muszę tego stołu pilnować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie jestem jakoś super happy. Co tu zrobić? Prawda jest moją tarczą. Okej. I tu już zrobi trade. Nie ma problemu. Może jakiś dzik z szarżą? Król Mukla. Król Mukla jest okej. Tym wszystkim. Do walki! Czekam na rozkaz. Zróbmy to tak. Są szanse, że w przyszłej turze nam wejdzie Mukla. Włączam mentalny dyslokator TC-130. Ładnych, pani Basiu. I to jest moment zwrotny w tej historii. Oczywiście Mind Control też musiał spierdolić tą robotę w misternym planie. Ale spoko, nie załamujemy się, jest ok. O, myślałem, że swipe. O tak o, odważnie 4 na 2. No ok. I konsekracji brak, nie? Bo po co? Po co jest nam konsekracja w deku, nie? Nie ma potrzeby. No, jeszcze ma drzewca wiedzy, epiczka. Zajebiście. Zajebiście. Cienko widzę zrealizowanie tego zadania na 2 zwycięstwa Palladyna. Nie, no kurwa, pięknie. Pięknie. Już nie wspomnę o tym, że Mind Control Tech chyba zabrał najlepszą jednostkę. 2-6 obniżający koszt Hero Power. Ale spoko, nie ma problemu. No graj, Boże, człowieku, idioto jeden, imbecylu. Nad czym ty myślisz? Tak, przyjmij jeszcze 5 w ryj, a ja wyskoczę zaraz z szarżą, z Blessing of Kings i zobaczymy, co będziesz wtedy robił. Jerme, do mnie! Gotów, panie. Stratholm zostanie oczyszczony! Thank you.
Już nie wspomnę, gdzie moje mechy i goryloboty, ale... Nie będę tego komentował nawet. Nawet tego, co tu się dzieje, nie będę komentował, bo szkoda po prostu słów. Szkoda po prostu słów. Graj wokół Mind Control Techa w piątej turze. Ech. Mówią, że Palladyni są najmocniejsi na arenie, nie? Jest, kurwa, Dar Królów. Teraz to mi ten Dar Królów możesz w dupę wsadzić. Dobry początek areny, zajebistym drołem, zajebistą talią i jedziemy dalej. Talia na 10 winów co najmniej, albo i 15. Ej, no musimy zrobić te dwa winy. To będzie kasa na następną arenę. Priest. Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Będę walczyć z honorem. Start idealny. Rzekłbym wymarzony. Akurat na ten matchup nam się to prawo światłości do niczego nie przyda. Oprócz tego, że sobie możemy je założyć. I się nim podniecić. I ciekawe, czy ma coś z jeden życia. Kurwa, od razu taka pierwsza tura i kradniesz. Zesrańcu jeden. Nie przejdziesz. O ja pierdolę, co to jest? Kurwa, człowieku. Czekam na rozkaz. Za sprawiedliwość. Trzeba to tłuc. Całą broń zużyję na to. Badziewie. Ciekawe co mi ukradł. No zobaczymy. Czy ty się człowieku dobrze czujesz? Czekam na rozkaz walki. Za sprawiedliwość. Zróbmy to tak. Teraz mam niby 3 damage'u, tak? I automatycznie się wyczyści stół. Okej. Okidoki. Do walki! Do walki! Ciekawe, czy ty będziesz się teraz leczył, żeby go cofnąć. Ciekawe. Okej. To mi pasi. Mam faworki! Faworki tylko tutaj! Moje wierzchołki bardzo wybuchają! O kurwa, jeszcze Marafama! Nie, no to... Gościu, to ja nie mam więcej żadnych słów. Jak ty tam masz jeszcze Rafama w deku? Fu, człowieku, to będzie arena na 10 minut. Rafam w deku, zajebiście. No co, leczysz go, czy tradujesz za Friko? Tak sobie myślę. A no nie da za takie Friko, bo mój Yeti już zabił ci pająka i teraz się wystawia na to. No okej. Okidoki. Ty zadajesz wszystkim 2. A to mi się nie podoba. Za bardzo. Oh.
Okej. Mam płacić! Czekam na rozkaz! Pełna szybkość! Mogłem za dwie dobrać dwie karty zamiast tego Hero Powera, ale załóżmy, że nikt tego nie widział. Co? Masz light bombę jeszcze mi powiedz. No powiedz mi to. Jak masz Rafama, to możesz mieć... To co ja z tym Rafamem zrobię? No dobra, mam Keeper of Gul'daman. Gówno dam. Tylko zawsze zamienię, tylko jak on mi zapełni planszę zombiakami 3x3, to... To jestem w dupie. Tego zamrozisz, okej. Okay. Tego zamrozisz i to jest zrozumiałe w tym wypadku. Za sprawiedliwość. Dobra, wiecie co, ja nie będę grał wokół jakiegoś tam Rafama. Gotowe. Musisz się śpieszyć. Może mi coś dojdzie na tego Rafama. Mam cztery kiperki, to może jeszcze jakaś dojdzie. Zanim on zagra tego Rafama z top decku. Klątwa została odczyta. Dobra, pani jeziora. Mam taką samą tutaj. Mam taką samą. Jest druga kiperka, gówno dam. Pełna szybkość! Nie mówi się pełna szybkość, tylko pełna kurwa. Klątwa została. Dobra, robimy ogień już w tym momencie. Nie w mym domu. To jest wszystko bezpieczne, na light bombę dwie są bezpieczne, na rozbłysk trzy są bezpieczne. Na light bombę no, nie będę grał wokół epika, sorry. Okej, okay, nie ma light bomby. Dobra. Faworki są okej. Okay. Fawory są okej. Okay. No dobra, słuchajcie. Pełna szybkość! Do walki! Nie w mym domu! Weź to ostrze! Czekam na rozkazy! Nie w mym domu! Jedziemy z tym koksem. Nie masz kapłanki i kręgu chyba, nie? Rozbłysk możesz mieć i mi wyczyścisz prawie cały stół. Nie wyczyścisz, no dobrze. Jest pierwszy win Paladynem, jeszcze jeden, potrzebujemy jeszcze jeden, żeby mieć dwa zadanka zaliczone, hura hura. Zagramy sobie jeszcze jeden meczek w tym odcinku i zobaczymy co z niego wyjdzie. Uther kontra Gul'dan. Twoja dusza będzie moja! Będę walczyć z honorem! Dobra. Start mamy mega szybki. Zostawię chyba tego Trusilvera. Mimo, że nie... Kurwa, same czwóry. Kiedy to ale... Bo może mi dać w czwartej turze jakiś removal i jakąś... Kurwa. No dobra, w drugą turę Hero Power, w trzecią już zaczynamy z naszymi czwórkami. Może dostanę jakąś dwójkę? Nie, nie dostanę. Nie, nie mogę skoinować werbunku, bo on mi nic nie daje. Kompletnie nic.
Blokuje mi trzecią turę. Więc nie mogę tego zrobić. Okej. Okay. Za sprawiedliwość do walki! Teraz jak on wyjdzie z tego, to będzie mógł dostać shielda i dobijemy go, a my sobie zagramy jakąś czwóreczkę. Przydałby się jakiś mech, bo mamy dwa goryloboty. Mech by się przydał, ale nam, a nie jemu. Ale okej. Okay. Ale okidoki! O! Do walki! Chciałem Keeper of Uldaman zagrać, ale zagramy sobie faworki, bo my wyciągamy pełne value z faworków, on tylko jeden, mamy 3-5 na stole, więc... problem. No mam problem, Mam problem. Ty nie pozna naszych tajemnic. Wygraj, Jousta, wygraj! Pięknie! No, możemy pokazać naszemu rywalowi, że mamy jeszcze jedną kiperkę. Mamy ich tak naprawdę 4. Mamy w końcu jakiegoś mecha. Ciekawe, czy on ma szansę przeżyć, żeśmy porobili sobie serię z naszym... gorylobotem. Król Licz jest okidoki. Dobra. Mógłbym zagrać Blessing of Kings tu na przykład i zczyścić cały board i dograć Hero Power. Czy tutaj? Załóżmy, że ma Big Game Huntera. Bo znając moje szczęście, to on ma Big Game Huntera. To podniesiemy to na 6. To jest strasznie słabe na Hellfire. No ale... Spodoba ci się moja nowa receptura. Kupuję. Teraz już to jest lepsze na Hellfire. I szczerze mówiąc, to nam chyba to bardziej pasuje mieć takie 3-6 niż 6-3. Luzik, jeszcze zatopiony. To już nam nie bardzo pasuje. Zagadamy go tym. Czekam na rozkaz. Do walki! Za sprawiedliwość! Bo może uda się wyciągnąć value z dwóch gorylobotów w przyszłej kolejce. To by było fajne, bo to by były dwa card drawy. Byśmy trochę wyrównali niekorzystną sytuację z jego Hero Powerem. Teraz na Hellfire jesteśmy całkiem przyzwoicie odporni. Okej. Okay. Tu nie ma z tym tragedii za dużej. Oho, baby. Czy ja chcę to mechano wzmacniano? Baby. Jakby mi to dało shieldy, to bym chciał, ale... To jest za duże ryzyko, baby. Za sprawiedliwość! Pełna szybka! Do walki. Gramy sobie wokół Hellfire'a elegancko. Szkoda, że teraz nie ma jakiejś chochlikozy, bo bym sobie mógł to nieźle zagrać. 3, 7, 10, 13, 14. Trochę mało. Czy on ma Shadow Flame'a i może mi cały stół... Pozwól mi się zastanowić. ...zepsuć? Z drugiej strony, czy ja chcę poświęcić 3 kreatury na zabicie tego?
13, 14 damage'u. Jak ja mu wbiję jeszcze 5 depsa? Z łapy nie bardzo mam na to pomysł. Jest ryzyko, że jak ma Shadow Flame'a, to... To jest dupa zbita. To i tak jest nic nie warte. Zróbmy to tak. W ten sposób też ustawiam Lethal na przyszłą kolejkę, ale robię to w bezpieczniejszy sposób. No i co, przyjacielu, ty na to zrobisz? Możliwości. Jezu, jak widzę to, to mi się paladyn. Gram paladynem i mam treningowatego gnoma, jaki ze mnie kancer. Fuj. Maciej, wstydź się, ty raku jeden. Ojoj, mój przeciwnik się zdenerwował. I odszedł. My się z tego cieszymy, bo dostajemy monetki na następną arenkę. Tak jest. Mamy dwa winy. Dzięki wam serdecznie za ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, łapki w górę i zapraszam was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, hejka, pa, pa.